Czy słowa Adama Kośmidra, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Leszna na ubiegłotygodniowej Komisji Infrastruktury, wywołają kolejną wojnę z gminą Lipno? Kolejną, bo jedna już była 6 lat temu. Chodzi oczywiście o Wilkowice. Radni z Komisji Infrastruktury dyskutowali o strategii rozwoju Leszna i jego kierunkach. Zdaniem Aleksandry Petrus-Schmidt z PL18 na ten problem trzeba patrzeć z szerokiej i długofalowej perspektywy. I tu padły słowa ze strony Adama Kośmidra z Prawa i Sprawiedliwości, nakierowujące tę optykę na sąsiednie gminy. Historia lubi się powtarzać, czy stare pomysły lekko zakurzone wypływają po 5 latach, czy radny Adam Kośmider idzie na wojnę z powiatem leszczyńskim i z okolicznymi gminami? To nie jest wojna, bo na wojnie jest tak, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Trudno mówić o wojnie, kiedy jest win-win. Obie miejscowości mogą wygrać, a przede wszystkim mieszkańcy mogą wygrać. I to jest podstawą. Jesienią 2016 roku mieliśmy wojnę z gminą Lipno po tym, jak 18 jej mieszkańców zapragnęłoby Wilkowice włączyć do Leszna. Odbyły się burzliwe spotkania lokalnej społeczności, a pomysł włączenia największej miejscowości gminy Lipno do Leszna firmowali swoimi twarzami leszczyńscy radni PiS z ówczesnym przewodniczącym Rady Sławomirem Szczotem na czele. Przeprowadzono referendum. Uprawnionych do głosowania były 2063 osoby. Głosowało 1032 mieszkańców Wilkowic. Wyniki referendum były jednoznaczne. Za przyłączeniem było 311 osób, przeciw 718. W 2016 roku pomysł włączenia Wilkowic do Leszna spotkał się więc z oporem mieszkańców wsi. Sprawa miała także większy wymiar. 28 listopada 2016 roku Rada Gminy Lipno przyjęła uchwałę po wypowiedzi Sławomira Szczota w programie telewizji Leszno. Wśród radnych ta wypowiedź wywołała poruszenie i oburzenie, a uchwała z 2016 roku była wydarzeniem bez precedensu w historii Leszna. Teraz Wilkowice, a właściwie tereny położone w okolicach wybudowanej już S5 są jeszcze atrakcyjniejsze dla Leszna, które szuka kierunków rozwoju. Słowa płynące od Adama Kośmidra, ważnego polityka Leszna, muszą niepokoić mieszkańców okolicznych gmin i władze powiatu leszczyńskiego. W tym przypadku to, co wzmocniłoby Leszno, bardzo osłabiłoby zarówno powiat leszczyński, jak i gminę Lipno. Stąd konferencja prasowa i ostra reakcja wicestarosty Macieja Wiśniewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Remigiusza Leciejewskiego i posła Grzegorza Rusieckiego z Koalicji Obywatelskiej. Ich zdaniem jakiekolwiek odrywanie części gmin i przyłączanie ich do Leszna zaburzyłoby relacje między Lesznem a sąsiadami.